Proszę Państwa, skończyły się wakacje, a za półtora miesiąca około rozpoczyna się sezon grzewczy. W tej sytuacji nie mam takich najlepszych wiadomości, a moje takie uczucia, odczucia i emocje są raczej ambiwalentne, no, czyli przeciwstawne. Są za i przeciw. No, oczywiście jeśli chodzi o cenę węgla, bo to mam na myśli. No, te negatywne czynniki i pozytywne czynniki dla różnych grup, że tak powiem, społecznych są różne. No, wiadomo, ja mówię to z punktu widzenia konsumenta i kupca węgla, dla którego pozytywny jest spadek ceny, no bo dla producenta odwrotnie, czy dla sprzedawcy może wzrost ceny węgla byłby pozytywny. Natomiast ja mówię o punkcie widzenia zwykłego konsumenta. No więc te negatywne czynniki, no może od nich zacznę tą analizę tych czynników mających wpływ na najbliższe, powiedzmy, tygodnie, miesiące, choć nie podejmuję się ostatecznie rozstrzygać, czy ten węgiel pójdzie w górę, czy w dół. Podam, jakie są czynniki, które przemawiają zarówno za jednym, jak i za drugim. A więc no, tym pierwszym negatywnym czynnikiem jest to, że po prostu skończyły wakacje. No i ludzie poprzyjeżdżali gdzieś tam z dalekich wojaży. No, niektórzy bez pieniędzy, no ale wcześniej były ważniejsze wakacje, więc pieniądze szły na wakacje, a teraz no, priorytetem stanie się opał, więc jak zazwyczaj o tej porze roku niektórzy ludzie mogą rzucić się na ten opał, no i spowoduje to po prostu wzrost cen. Może to tak zakończyć się. Drugi czynnik to są powodzie w Chinach. Tutaj za moimi plecami widzicie te scenki z Chin. Są to podobno największe powodzie w historii 140 lat ostatnich Chin. No, czyli jest to powódź stulecia, a może i tysiąclecia, bo nie wiem, czy ktośkolwiek wcześniej jakoś tam mierzył te powodzie. I to ma wpływ na, no wydawałoby się, no jaki to tam ma związek z Polską, czy z Europą nawet. No ogromne, no bo Chiny są największym światowym producentem i zarazem konsumentem węgla. Ponad połowa światowego wydobycia pochodzi z Chin, więc jeżeli tam maleje wydobycie, a pewne kopalnie zostały no, zalane, uszkodzone, zmniejszone wydobycie, no to Chiny będą musiały ten węgiel kupować gdzieś indziej. No i już widać te odbicie cenowe, które tak sądzę ma z tym związek na giełdzie europejskiej ARA. Może zajrzyjmy tam. No i tutaj widzimy od czerwca, końca maja, czerwca, widzimy wzrost cen, czyli przez 3 miesiące. No, na początku to było właśnie tam w okolicach końca maja ta cena nie przekraczała 100 dolarów, a na ARA, na giełdzie ARA nawet 92 dolary za tonę. Natomiast potem nastąpiły gwałtowne wzrosty, no i taki nierównomierny tutaj ruch, w górę raz w dół. No aż w tej chwili mamy 116,5 dolara na giełdzie południowoafrykańskiej, no i na ARA, na amsterdamskiej 122 dolary ponad. Choć było już prawie 123. A więc no jest to trochę niepokojące. Kolejnym czynnikiem negatywnym jest zmniejszenie się wydobycia węgla krajowego, zwłaszcza w PGG, które PGG podało, że w pierwszym półroczu to zmniejszenie podaży tego węgla, zmniejszenie wydobycia jest na poziomie około 4,7 miliona ton, prawie 5 milionów ton. To oznacza, że my ten węgiel konsumpcyjny, gruby i średni, będziemy go mieli o jakieś 1/3 tego całego wydobycia, bo tak mniej więcej się liczy, czyli jakieś 1,5 miliona ton mniej będzie węgla grubego i średniego, czyli tych sortymentów, które nas, konsumentów, najbardziej interesują. No, nie wiem, jak będzie w kolejnym półroczu, czy ten spadek będzie kontynuowany, raczej sądzę, że nie, no bo drugie półrocze to jest sezon grzewczy, więc myślę, że przynajmniej będzie utrzymany na obecnym poziomie jakoś to wydobycie i że ono już nie spadnie, choć rząd zapowiadał wzrost wydobycia w poprzednim roku, zwłaszcza w roku kryzysowym. Jednak nastąpił spadek i to dość drastyczny,
co pociągnie za sobą zmniejszenie ilości tego właśnie węgla grubego, co już widać na stronie internetowej PGG sklepu, no bo tutaj większość tych sortymentów grubych jest po prostu niedostępnych albo trudno dostępnych. Ja już nie mówię o cenach, które po prostu też nie są na satysfakcjonującym poziomie, ale o tym za chwilę. No i teraz może właśnie czynniki pozytywne. Nie ma ich za wiele, ale jednak są. I to takie dosyć ważne. Po pierwsze, według informacji pana ministra Sasina i rządowych, czy minister Moskwy, ponoć ludzie mają jakieś zapasy porobione. No nie wiem, skąd to dokładnie wiadomo, no ale no, ponoć mają. Ja sam mam pewne zapasy, także nie panikuję. Na razie węgla jeszcze nie kupuję, ponieważ mam pewien zapas w piwnicy. Natomiast no, to będzie miało wpływ prawdopodobnie też na ceny pozytywne, no bo ludzie nie będą się rzucali tak panicznie, gwałtownie, jak to miało miejsce w zeszłym roku do zakupów. Drugi czynnik, a jeszcze jest czynnik związany z tym, że tego popytu będzie trochę mniej na ten węgiel gruby, ponieważ wiele osób, też widzę to i z Facebooka, i z różnych rozmów, wycofuje się z pieców węglowych, z ogrzewania węglowego, no i przechodzi na różne inne rodzaje ogrzewania. Na przykład dużą popularnością ostatnio cieszą się pompy ciepła. No i wielu ludzi, no ale wiadomo, nie jest to jakaś oszałamiająca ilość, bo jest 3 miliony palenisk do 4 milionów palenisk na paliwo stałe, no to nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby na przykład, nie wiem, z milion palenisk wymienić w ciągu roku i założyć milion pomp ciepła. To są raczej no, pewne małe procenty tych wymian i będzie to, ale jednak będzie to pewien ubytek zapotrzebowania na węgiel gruby. Więc to będzie miało jakiś tam pozytywniejszy, bardziej pozytywny wpływ na ceny, na obniżanie tych cen. No i drugi czynnik, moim zdaniem najważniejszy, to jest to, że idą wybory. No a jak idą wybory, no to wiadomo, jeżeli cena ekogroszku nie spadnie, czy węgla ogólnie grubego nie spadnie gdzieś na poziom 1000 zł i poniżej, no to po prostu palenie węglem jest no, nieopłacalne w stosunku w porównaniu do gazu. No, mniej więcej jest na tym samym poziomie. A to oznacza, że ci, którzy palą węglem, po prostu będą bardzo niezadowoleni z kosztów ogrzewania domu węglem, a jest to, tak jak mówiłem, 3-4 miliony palenisk, z czego większa, na paliwo stałe, z czego większość ogrzewa prawdopodobnie właśnie węglem, ekogroszkiem. Razem z rodzinami te 3 miliony, powiedzmy, palenisk daje no, może z 10 milionów wyborców. I myślę, że rząd będzie miał zagwozdkę. No, będzie musiał podjąć jakąś interwencję, no bo te ceny, tak jak mówiłem, na wolnym rynku sięgają 2000 za tonę ekogroszku. To jest daleko niezadowalająca cena. Gdzieś w jakichś okazyjnych składach, gdzieś tam może 1700, 1800, na PGG od 1400 luzem ekogroszek do 1650 workowany, no to też nie jest zadowalająca cena. Tak mówiłem, 1000 zł to byłaby cena zadowalająca, myślę, konsumentów węgla kamiennego i ekogroszku. No ale czy rząd podejmie się jakiejś interwencji na rynku, tego nie wiem. No, konia z rzędem, kto to wie, no, może nawet rząd nie wie. W zeszłym roku ta interwencja była bardzo skuteczna, bo ceny spadły z 4 prawie tysięcy, tak około 3,5-4 tysiące kosztowało w październiku, wrześniu, październiku tyle kosztował węgiel, do 2 tysięcy i poniżej, no i tak mniej więcej utrzymuje się w tych granicach do dzisiaj. No, tak mówię, no nie jest to zadowalające, bo to jest cena i tak ponad dwukrotnie większa niż była półtora roku temu w wolnej sprzedaży. No a na kopalniach można było kupić węgiel za 600 zł, 700. Ja to kupowałem w takich granicach 2 lata temu. A więc no, czekamy, jak sytuacja się rozwinie. Ja nie podejmuję się tutaj ani nikogo zniechęcać, ani namawiać do zakupu, ani prognozować, jakie będą najbliższe tygodnie i miesiące.
Ponieważ po pierwsze byście mi potem zarzucili, że kogoś zniechęciłem albo namówiłem, a cena spadła albo wzrosła, a po drugie naprawdę nie wiem. Musicie sami rozważyć, czy już kupować, czy jeszcze się trochę wstrzymać. No a na razie szczęść Boże i do zobaczenia. Myślę, że już wkrótce postaram się zrobić kolejny odcinek na ten temat, no bo sezon grzewczy za pasem. Szczęść Boże.